Pani marszałek, Wysoka Izbo, w związku z inicjatywą legislacyjną o zmianie ustawy Kodeks karny mam pytanie do wnioskodawców. Pytania. Czy ewentualne przyjęcie projektu ustawy nie stanie w sprzeczności z poglądami doktryny, według których orzeczenie przypadku jest wykluczone w wypadku przestępstw nieumyślnych? Wobec przedłożonej nowelizacji ustawy proszę o udowodnienie, że istniejące już środki nie są wystarczające dla realizacji wymiaru kary. Pytanie kolejne. Co będzie się działo w przypadku, gdy pojazd mechaniczny nie stanowi własności sprawcy czynu? Na przykład będzie to karetka pogotowia, wóz strażacki czy samochód policyjny lub autobus. Pytanie kolejne. Czy w projekcie nie mamy do czynienia z niekonsekwencją w ocenie prawnej, gdzie raz środek odurzający traktuje się jako przesłankę fakultatywnego, jak i obligatoryjnego przypadku pojazdu? I pytanie ostatnie. Co stanie się miernikiem, cytuję, stanu nieczeźwości w stopniu wysokim? Dziękuję bardzo.